dziesięciolecie jubileusz jednej z grup, jednego z kół, ale chyba tego najbardziej wartościowego. Nie ujmując nic innym, ale dzieła, które tworzą te panie i w ogóle to, że chcą się spotykać, rozwijać, zdobywać świat, no to daje do myślenia. Klub Twórców Rękodzieła Artystycznego. 17 pań skupionych w tym klubie, wykonujących rzeczywiście rewelacyjne prace, przekazane z pokolenia na pokolenie wzory, etnograficznie bardzo, bardzo oczywiście wartościowe. Jest to bogactwo niesamowite i chyba dla nas najważniejsze jako ośrodka kultury. Chociaż cieszymy się, kiedy możemy rozwijać każdy talent, zarówno tych małych, jak i tych już dorosłych, dojrzałych osób. Na pewno jest społecznie wartościową rzeczą, że możemy uczestniczyć w spotkaniach tych osób. Możemy patrzeć, jak one, pomimo swojego wieku już dojrzałego, pięknego, rozwijają się, uczą się też nowych rzeczy, ale także przekazują te wartości kulturowe innym pokoleniom. Poza tym współpraca z tymi paniami jest przyjemnością dla nas, dla pracowników Ośrodka Kultury, ponieważ one uczestniczą w każdej imprezie naszej. Zarówno jeżeli organizujemy imprezę masową, jest ich stoisko z ich pracami, które możemy podziwiać, jak również jeżeli mamy imprezę folklorystyczną, folkową, mnóstwo wystaw przygotowanych. Poza tym tworzą taki nasz lokalny koloryt, są nieodzownym elementem. Nie wyobrażam sobie, żeby po prostu tych pań tutaj w naszym środku nie było. Ich praca, ale one same to tak naprawdę chyba towar eksportowy Janowa Podlaskiego, bo dzięki tym paniom i ich pracom podbiłyście Niemcy. No tak, oczywiście. Są to panie bardzo pozytywne, uśmiechnięte, radosne, z takim ciekawym spojrzeniem na życie, więc myślę, że warto też pokazać je za granicami naszego kraju. Dzisiaj były podziękowania, grawertony, kwiaty? Tak, dzisiaj był ich jubileusz, dzisiaj dziesięciolecie, 10 lat to dużo. Uważam, że to dużo, ponieważ przez 10 lat to jest mnóstwo wydarzeń, mnóstwo spotkań, wiele godzin poświęconych nam, Ośrodkowi Kultury. No przecież raz w tygodniu się spotykają, ale nie są tutaj 45 minut. Są godzinę, są 3 godziny i to jest właśnie piękne, że ja mogę je tutaj widzieć co wtorek, uczestniczyć czasami w tych spotkaniach, jeśli mam na to czas i widzieć, że się cieszą. I chyba właśnie takim najprzyjemniejszym momentem był moment, kiedy po zamknięciu w roku 2020 otworzyliśmy swoje podwoje i panie mogły do nas przyjść jako ta grupa właśnie zagrożona seniorów, którym długo nie można było uczestniczyć w takim życiu publicznym ze względu na bezpieczeństwo, na ich zdrowie. One przyszły i powiedziały: Renatka, stęskniłyśmy się za wami, fajnie, że możemy do was przyjść, że wpuścicie nas już tutaj do siebie, tak po prostu, zwyczajnie po ludzku. I myślę, że to było takie najprzyjemniejsze i jest takim znamiennym wyznacznikiem tego, czym jest Ośrodek Kultury dla tych pań i kim one dla nas są. My dajemy im możliwość, dajemy im szansę spotkania się, rozwijania. One z tej szansy... Przysłowiowe cztery kąty. Tak, one tutaj tworzą atmosferę swoich spotkań i to, że przez tyle lat właśnie raz mniej, raz więcej, ale co tydzień ktoś jest.